Cześć, witajcie na kanale Mijam Pomysł na Minutę. Moi drodzy, jak widzicie, tutaj trochę różnych akcesoriów na stole, ponieważ dzisiaj zrobimy sobie stację przygotowania powietrza do pneumatyki na potrzeby mojego warsztatu. Zapraszam. Moi drodzy, koncepcja jest dosyć prosta, jest ona troszeczkę udziwniona, natomiast jest uszyta na miarę pod moje potrzeby. Dlatego wygląda to tak, jak wygląda. Zacznijmy od tego, że mam tutaj półkę z mebla, który kiedyś robiłem. Okazało się, że to była jedna półka po prostu niepotrzebna. W związku z tym mamy ten materiał, nawiercimy go sobie na rogach, przykręcimy do ściany i na nim zrobimy całą stację przygotowania powietrza na szybko złączkach. Dlaczego na szybko złączkach? Dlatego na szybko złączkach, żebym ja sobie mógł to w razie potrzeby dość łatwo zdemontować, odkręcić od ściany i zabrać w całości w inne miejsce, albo w przypadku tam jakichkolwiek zmian w warsztacie, żebym mógł sobie to po prostu przekładać z miejsca na miejsce. Produkty, które tutaj mamy, to są produkty firmy Redac. Ja dosyć długo szukałem na rynku, co też wybrać dla siebie. Ostatecznie wygrała taka średnia seria produktów Redaca ze względu na to, że w tej niższej linii, na którą miałem bardzo mocno ochotę, nie było montażu na olejacza. Po prostu. Nie było takowego montażu, był tylko montaż na zasadzie taki, że mieliśmy dwa elementy połączone razem. Jeśli nie, no to na olejacz musiałby wisieć w powietrzu. Ja nie chciałem kombinować z żadnymi innymi dziwnymi rzeczami, dlatego wybrałem to. Mamy tutaj odwadniacz, moi drodzy, odwadniacz z manometrem, który będziemy musieli przykręcić. Mamy tutaj naolejacz, również z Redaca. To jest tak, odwadniacz to jest model P770, natomiast naolejacz mamy model P870. Również w tym samym sklepie kupiłem redacowy olej, żeby było, i oprócz tego, i to będzie połączone w ten sposób, zresztą zaraz Wam to mniej więcej pokażę, oprócz tego mamy regulator, który będzie osobno, na osobnym wyjściu do osobnej regulacji pod standard Festo, czyli pod te cieńsze przewodziki. To są jakby te produkty, których będę używał. Oprócz tego mamy tutaj całe pudła przeróżnych akcesoriów, kolanek, szybkozłączek, jednych, drugich, i to są rzeczy, których będziemy używać, żeby to wszystko zmontować. Natomiast to najmniejsze wyjście będzie pod ten standard wężyków 6,8 mm, ponieważ tymi akcesoriami również będziemy się z czasem bawić. Ja to potrzebuję do kilku swoich rozwiązań, które mam Wam po prostu zamiar pokazać. Tyle, jeśli chodzi o teorię. Ja przygotowuję płytę, zaraz Wam to poskręcam na sucho, zobaczycie, jaka jest koncepcja. A, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Niestety, jeżeli chodzi o montaż tego, to tutaj otwory są odwrotnie niż bym potrzebował. Gdybym to przykręcił tak, bo to się przykręca na takich, moi drodzy, łapkach specjalnych, żeby to było zwyczajnie łatwiej zamontować. Czyli mamy po prostu takie łapki, te łapki sobie przykręcamy tutaj i za te łapki montujemy do powierzchni, na której chcemy to zamontować. Niestety jest odwrotnie niż ja potrzebuję, czyli wejście mamy z tej strony, wyjście mamy z tej strony, więc jeśli bym to przykręcił do ściany, to musiałbym przewodami, że tak powiem, zawijać. W związku z tym będzie troszeczkę inaczej niż w oryginale. To się przekłada. To jest po prostu nakładka z jakiegoś kompozytu aluminiowego z uszczelką pod spodem. To będę musiał odkręcić i przełożyć o 180 stopni, żeby ten kierunek był prawidłowy nadal, a żebym ja miał otwory montażowe pod samą ścianą. No dobrze. Z grubsza będzie to wyglądać w ten sposób. Jeszcze nie jest zamontowane, ale myślę, że będzie widać dokładnie, o co chodzi. Wcinamy się w wąż, który mamy w tej chwili puszczony. Tam jest specjalnie zostawiony taki nadmiar, żebym ja mógł sobie to rozciąć, wpiąć, a w wypadku, gdybym chciał się tego, że tak powiem, pozbyć, mogę to rozpiąć. Będę mógł to rozpiąć i spiąć z powrotem, bo sobie założę szybko złączki. Mamy wejście powietrza, mamy odwadniacz z regulatorem. Następnie mamy trójnik i dwa zawory.
I teraz w zależności od tego, którego powietrza będziemy potrzebowali, to taki będzie zawór otwarty. Więc jeśli będziemy potrzebowali tylko i wyłącznie powietrza odwodnionego, no to mamy tutaj wyjście bezpośrednie właśnie na to suche powietrze. Natomiast jest jeszcze drugie wyjście właśnie pod akcesoria firmy Festo. I tutaj musiałem niestety wyrzeźbić po prostu nyplami i mufami, żebyśmy mogli swobodnie po prostu podłączyć przewód. Jeśli będziemy potrzebowali powietrza naolejonego, to w tym wypadku zamykamy ten zawór, otwieramy ten i tutaj już przechodzić będzie przez naolejacz. Czyli mamy trzy wyjścia i właściwie to tyle. To mi się trochę nie podoba, ale tak do końca nie mam innego pomysłu, a nie mam po prostu więcej szybkozłączek do założenia na wąż, żebym mógł w tym miejscu zamiast tego dać wąż. To co? Ja robię przekładki w tej chwili, czyli poodwracam sobie to, założę uchwyty montażowe, poskręcam sobie wszystko, uszczelnię, do uszczelniania będę używał teflonu, więc no, czeka mnie trochę zabawy z tymi puzzlami i spotkamy się za parę chwil już na montażu. No dobrze, moi drodzy, minęła doba. Wygląda to już w tej chwili w ten sposób. Czyli wszystko mam złożone. Przez całą noc było to podłączone. Nic nie szumi, nic nigdzie nie ucieka. Wszystko zostało sprawdzone, więc jest tak, jak być powinno. Praca z teflonem to jest, no jest makabrą, no bo jak się wam cokolwiek tutaj przykręcia, ja mam tutaj, to jest przekombinowane, tak? Ten kawałek jest dosyć mocno przekombinowany. W związku z tym, no niestety, zdarzało mi się, że coś ruszyło, przykręciło nie w tą stronę, co powinienem. Już nie możemy cofać, więc no ładnych kilka razy musiałem wszystko odkręcać i nawijać ten teflon jeszcze raz. Ale jest zrobiony z efektu, jestem zadowolony. Teraz, moi drodzy, biorę się za dechę. Przygotuję otwory na wierce, to na ścianie zamontujemy, podłączymy i pokażę wam, jak mi to wyszło. I jeszcze raz wrócimy do koncepcji. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy, mamy to zamontowane, przykręcone do ściany, tak jak widzicie, tak jak być powinno. To miejsce było specjalnie, że tak powiem, na to przeznaczone i tutaj jest jeszcze kawałek wolnej przestrzeni, bo ten zestaw śrubokrętów, który tutaj na ogół wkrętaków, który tutaj na ogół stoi, będzie zmieniał swoją pozycję. W tym miejscu jeszcze pojawi się zwijacz razem z wężem pneumatycznym. Tutaj nastąpiło rozcięcie tego nadmiaru, o którym wspominałem wcześniej i zostały założone dwie szybkozłączki tak, żebym mógł w razie potrzeby to zdemontować, zabrać gdzie indziej, a tutaj wrócić do starego układu. Podpinamy się pod instalację. O! Udało się. I jak widzicie, mamy temat ogarnięty. Z drugiej strony ten wąż, który tutaj widzicie, od którego końcówka jest w rogu stołu na samym środku pomieszczenia, będzie służył po prostu do transportu powietrza właśnie już z rozpylonym olejem. Więc ja to sobie wpinam. No dobrze, jesteśmy na zbliżeniu. Nie ja tu jestem najważniejszy, tylko tak jak mówiłem, to rozwiązanie. Jak widzicie, wejście powietrza z kompresora mamy tutaj. Tu mamy odwadniacz tak zwany oraz po prostu możemy sobie regulować ciśnienie naszego powietrza najprościej rzecz ujmując. Mamy tutaj po prostu reduktor. Reszta konstrukcji jest stosunkowo prosta w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy puścić na powietrze, które ma zostać naolejone, czyli do jakichś kluczy, nie kluczy, to podłączamy je po prostu z tej strony, w moim wypadku, tak jak mówię, po przedłużeniu pod stołem. W takim wypadku odkręcamy ten zawór i jest po temacie. W momencie, w którym chcemy, czy tam potrzebujemy powietrza
tylko i wyłącznie suchego, do jakiegoś przedmuchiwania, do nie wiem, urządzeń, które nie wymagają stałego podawania naszego oleju, to mamy dwa wyjścia. Jedno na dole, do którego będzie prawdopodobnie podłączony właśnie ten wąż ze zwijaczem. Drugie z osobnym reduktorem do rozwiązań Festo, z których będę tutaj korzystał. Dlatego właśnie reduktor. One są na 6 i na 8 mm, więc tutaj zauważyliście pewnie co niektórzy, pojawił się dodatkowy haczyk. Ten haczyk jest do przejściówki, którą zrobiłem po prostu z szybko złączki, w tym wypadku na 6 mm. Muszę jeszcze takich przejściówek dokupić po prostu kilka, właśnie na 6 i na 8 sobie po prostu porobić i one będą sobie tutaj wisieć, zawsze będą pod ręką, zawsze będę mógł się wpiąć w to, co potrzebuję. Jeżeli instalacja będzie się rozrastać, to tutaj jest jeszcze odrobina miejsca na tej ścianie, żeby dołożyć po prostu rozgałęziacze, reduktory i wszystkie inne historie, ale już dedykowane pod instalację Festo. Dla Was i na Wasze potrzeby w zupełności wystarczyłoby bez tej części. W tym wypadku jesteście w stanie to po prostu zmieścić na mniejszej powierzchni. Jeśli chodzi o mnie, to koszt całej instalacji wyniósł w sumie około 500 zł. W tym, tak jak mówię, mamy dwa urządzenia, trzy właściwie sprzęty od Redaca, wszystkie te tam końcówki, nie końcówki, te wszystkie inne historie, no to w sumie uczyniło około 500, tak jak wczoraj liczyłem. Ja sporo z tych rzeczy miałem, kupowałem tylko zawory, trójniki i te trzy elementy, resztę miałem już u siebie. Czekam na Waszą opinię, zastanawiam się, co Wy o tym myślicie, jak Wam się podoba takie rozwiązanie. Czy jest Wam potrzebne, czy wystarczy Wam po prostu standardowy zestaw, bo można to kupić połączone w całości, jedno z drugim zamontować razem do ściany i wtedy jest po problemie, natomiast dostajemy powietrze odwodnione, naolejone, koniec. Nie mamy tutaj po prostu nic więcej. Z uwag takich typowo montażowych, olejem napełniamy zbiornik do maksymalnie 3/4 powierzchni. I tutaj w momencie, w którym to przekładałem, tak jak mówiłem, żeby zachować właściwy kierunek naszego powietrza, to tutaj w środku są takie tuleje nagwintowane, które to wszystko spinają ze sobą. Tu gwint jest bezpośrednio w bloku. Podejrzewam, że ta konstrukcja jest po prostu związana z tym, że to w oryginale można również kupić, tak jak wspominałem wcześniej, połączone. Tyle na ten temat. Myślę, że teraz już w końcu będę mógł w pełni cieszyć się moimi zabawkami pneumatycznymi i nie wściekać się, bo dla mnie największym problemem było to dolewanie gdzieś tam do środka oleju co kawałek. Oczywiście nigdy nie trafiłem. Raz mi chlapało tym olejem jak głupie, za drugim razem czułem, czy tam słyszałem po urządzeniu, że jednak mimo wszystko tego oleju jest za mało. Więc tutaj sobie wyreguluję tą ilość w zależności od sprzętu i będę mógł sobie śmiało działać. Tyle na dzisiaj. Czekam na Waszą opinię. Zastanawiam się, co Wy o tym myślicie. Zastanawiam się, jak wygląda to u Was w warsztacie, czy się w to bawicie, czy martwicie się w ogóle o to, czy po prostu jest jak jest, tak? I te urządzenia, wszystkie, które podłączacie, po prostu najnormalniej w świecie dostają w kość, bo takich też znam, co tam leją namiętnie z butelki i oni w ogóle nie chcą o tym słyszeć. Fakt, że koszt no jest dość spory, jeżeli chcemy coś takiego zrobić, ale z drugiej strony robimy to raz i mamy na długie, długie lata. To co? Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam oczywiście na kolejne materiały i widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.